Jak się dowiedzieliśmy czy się dowiedziałem w zasadzie, no, można powiedzieć ja to nazywam prawo w majestacie bezprawia w zasadzie, prawda, w cudzysłowie. Więc wiadomo, że w XXI wieku, w dobie elektroniki, w dobie straszliwych matactw, krętactwa, które właściwie prawie że doszło do perfekcji, z kontekstu można wyjąć wszystko. Także dla ludzi, którzy nie rozumują samodzielnie, którzy nie analizują tych spraw dogłębnie, to każdą prawie że wypowiedź, nawet najbardziej mądrą, najbardziej stonowaną, można tak przekręcić, żeby wyszła na coś szkaradnego, coś zupełnie niedorzecznego. Więc właśnie ja nawet od samego początku nie miałem jakichkolwiek złudzeń, że no nie nazwę to tak ogólnie mówiąc, te ciemne złowrogie siły niestety, no tą swoją technikę nękania coraz bardziej doprowadzają do perfekcji. Więc w zasadzie, ale tak może pytanie zupełnie, powiedziałbym, dziecinne, infantylne, cofając się do pańskiej wypowiedzi na temat, powiedziałbym, polityki globalnej. No ja wiem, że to brzmi trochę infantylnie. Czy jest jakakolwiek szansa, realna szansa, nawet najmniejsza, na jakąś koegzystencję w miarę taką, no już nie mówię, że zupełnie pokojową, ale no tych sił sobie przeciwstawnych, no mocarstw czy państw, które w jakiś sposób mogłyby do tych konfliktów, no przynajmniej zbrojnych, nie doprowadzić. Wiem, że brzmi to, powiedziałbym, no naprawdę infantylnie, ale czy jakakolwiek najmniejsza szansa jednak istnieje? Dziękuję. Wszystko w ręku Boga. Wszystko w ręku Boga. I poważnie to należy traktować. Tak, jeżeli on dopuści, to i z kija wypuści, więc jeśli będzie sobie tego życzył, to będzie Polska. Ale jedna rzecz jest pewna, że świat zmierza do jakiegoś końca. I ta wizja przerażająca przerażająca jest z jednej strony, no ale z drugiej strony jest przecież powiedziane, kiedy się to wszystko zacznie dziać, to nabierzcie ducha i podnieście głowy. Tak? Dlatego, że generalnie w perspektywie jest happy end, prawda? Sąd ostateczny to jest happy end, dlatego, że tam wychodzą na jaw zamysły serc wszystkich i wszystko i wszyscy stają w prawdzie. To jest szczęśliwe zakończenie, więc tym się specjalnie nie trzeba się, że tak powiem, tak długoterminowo przerażać. No, tak, praktycznie. No, dzisiaj czytałem, że wymiana ognia nastąpiła na granicy indyjsko-pakistańskiej i to z niebyle czego, bo nie z korkowców, tylko z armat tam do siebie strzelali w górach Kaszmiru. Wiadomo, że to jest jeden z frontów tej trzeciej wojny światowej, która nie wiadomo kiedy wybuchnie. No właśnie, Amerykanie kogoś tam wyładowują w Turcji, a Rosjanie wysłali te swoje floty połączone na manewry na Morzu Śródziemnym. Z trzeciej strony, i to jest pewnie jeden z powodów, dla których ta wojna perska dla polityków izraelskich to jest dosyć nagląca sprawa, bo z trzeciej strony właśnie raczej Pacyfik jest tym polem przyszłej wojny, którą Stany Zjednoczone będą musiały stoczyć. Więc być może tak rozumują politycy i mężowie stanu Izraela, jeśli teraz nie zaangażujemy Imperium Amerykańskiego w naszą wojnę, no to być może potem nawet mimo szczerych chęci prezydenci Imperium Amerykańskiego nie będą w stanie działać, bo będą zaangażowani w wojnę z Chinami. Po prostu w wojnę z Chinami.
taki autor bardzo interesujących książek, Wojna o pieniądz, które ukazały się w języku polskim w ostatnich latach, chiński autor Hong Song-bing, bardzo bez owijania w bawełnę powiedział, że ten horyzont czasowy, jaki widzi, to jest najbliższe dziesięciolecie. No on to powiedział już w zeszłym roku, czy dwa lata temu, zegar bije. 10 lat to jest to maksimum, które on daje światu do wybuchu globalnego konfliktu, dlatego że po swojemu odczytując rzeczywistość historyczną i współczesną uważa, że te problemy finansowe, jakie narosły wzajemnych długów, że one nie mogą być rozwiązane w żaden inny sposób. No więc Amerykanie też się przecież zbroją, też kupili, zamówili u swoich producentów jakieś jednostki kolejne pływające, z których ludzie świadomi rzeczy wnioskują, że to może chodzić o Filipiny, o wojnę właśnie na wyspach Pacyfiku. Ja tego wszystkiego nie wiem. Ja nie mam żadnego telefonu czerwonego na żadne biurko, za którym by siedział ktoś, kto ma pewne informacje w tych sprawach. A nawet pewne informacje mogą się okazać przeterminowane. No właśnie tak, jak to z tą wojną perską w zeszłym roku było. Wygląda na to, że premier Netanyahu naprawdę się na nią wybierał, no ale mu nie pozwoliły jakieś okoliczności. Ja tylko wiem, że w tym wszystkim nie ma niczego innego, czego by się można trzymać, jak właśnie tradycja przez największe te pisana, tradycja katolicka, jak właśnie Polska pisana przez P wielkie, Polska na miarę tysiąca lat swojej historii, a nie na miarę jakichś wyobrażeń karbowych, którzy tam chcą być, mieć pewien wikt i opierunek, jakąś stałą posadę w eurokołchozie, to nie jest Polska na miarę tysiąclecia. No więc, jeśli ta Polska ma być, no to tylko po to, żeby się Panu Bogu podobać, to tylko po to, żeby wspierać Ojca Świętego w Rzymie, tylko po to Polska, tylko po to Polska. No więc nie może być mowy o robieniu tej Polski z tymi, którzy są wrogami tradycji katolickiej i którzy są nieprzyjaciółmi Ojca Świętego. I zatem, wrócę jeszcze raz do powstania styczniowego, nie mogą odnieść sukcesu żadne polskie przedsięwzięcia, choćby w najbardziej patriotyczny polski frazes opakowane, jeśli to są wspólne przedsięwzięcia z masonerią, z tymi, których najgorętsze pragnienia wiążą się ze zniszczeniem Kościoła katolickiego. A wszystkie polskie powstania narodowe, cała polska tradycja polskiej irredenty, to jest ta tradycja, w której się splata często szczera i nieprzymuszona wola dobra i czyste serca, które biją dla Polski, ale to się splata z planami światowej rewolucji, z planami budowniczych nowego, wspaniałego świata, z planami budowniczych tych jakichś kolejnych wież Babel, które na różnych etapach są wznoszone i one oczywiście nigdy nie zostaną zbudowane, nigdy Pan Bóg do tego nie dopuści, one się zawsze zawalą. Nie zostanie zbudowany kościół szatana na ziemi, prawda? Choćby się oni uparli, a bardzo się upierają, ale to zawsze im się zawali. Natomiast rzecz w tym, żeby Polacy nie byli pomocnikami murarza w tej budowie. Żeby się nie dali zaprzęgnąć do jakichś projektów właśnie pod takim pretekstem, że my się tutaj musimy wynająć, na takich murarczyków, bo to jest jedyna droga do tego, żeby Polskę zbudować. Otóż z tego nic nie będzie. Żadnej nie będzie Polski, a będą Polacy zdezorientowani właśnie w obozie wroga. Otóż tego przede wszystkim trzeba pilnować i teraz dzisiaj nie ma narzędzi, nie ma sposobów, nie ma urządzeń, które by pomagały o to dbać na szczeblu globalnym i na szczeblu państwowym, bo właśnie jest w ogóle bieda z państwem polskim,
tak? I Kościół katolicki jest, jest ciągle pod ogniem i jest ciągle obiektem nacisku i ataku. I w związku z tym często być może takie mamy uzasadnione poczucie, że nam brakuje tego Kościoła do pomocy w naszych zbożnych polskich celach. No ale być może trzeba się z tym pogodzić. Kościół ma bardzo wiele własnych właśnie w tej, na tej scenie globalnej. Ma wiele problemów. I no, całkiem zwyczajnie, no po prostu na miłość boską, katolicy giną codziennie, fizycznie są eksterminowani i na skalę masową na świecie. W związku z tym nie mogą Polacy labidzić, że Kościół się nie zajmuje budowaniem Polski, prawda? No więc my sami ją jakoś musimy podnieść i zbudować. I teraz jeśli nie ma narzędzi do tego na szczeblu globalnym i na szczeblu centralnym, państwowym, bo państwo polskie, ta atrapa państwa polskiego działa i przeciwko Polsce, i przeciwko Kościołowi, no to muszą Polacy na jakąś mniejszą skalę sobie tę Polskę budować. I to jest do zrobienia. I to jest to, co ja artykułuję takim krótkim programem Kościół, Szkoła, Strzelnica. To nie ma być budowane najwyraźniej ta Polska centralnie ze szczebla warszawskiego, no tylko po prostu na skalę parafii, na skalę daj Boże gminy, tu i tam. Nie chodzi o to, żeby budować jakąś scentralizowaną organizację, bo jak się zbuduje scentralizowaną organizację, to ona zostanie natychmiast przeżarta, zinfiltrowana i będziemy mieli znowu jakąś wielką prowokację roku 1865 wzorem. Trzeba to budować na skalę taką skalę, która jest dla nas do ogarnięcia. A zatem państwo, zbudujcie sieć, ale zbudujcie tę sieć z jakąś konkretną parafią czy parafiami w kraju, tak? Nie szukajcie, ja nie chciałbym tak zniechęcająco brzmieć, to znaczy oczywiście angażujcie się we wszystkie działania, nie wiem, kampanie wyborcze, róbcie co państwo uważacie, ale wydaje mi się, że najtrwalsze, co macie w tej chwili do zrobienia, co dałoby się wykonać, co jest do ogarnięcia i co jest wykonalne, no to to, żebyście Polacy stowarzyszyli na poziomie parafia z parafią. Parafia z parafią, tak? Gmina z gminą. I na tym poziomie to być może coś jest do zrobienia, coś jest do sklecenia i jakaś Polska z tego może jeszcze kiedyś będzie. Oh!